Kochani, dzień dobry. Nie wiem, czy to czujecie, ale naprawdę love is in the air. Zbliża się ten piękny czas w roku, gdzie po pierwsze zbliżają się walentynki, po drugie i co chyba jeszcze piękniejsze dla wszystkich fanów zieleni, zbliża się wiosna. Jeszcze nie jest może przesadnie ciepło, ale zdecydowanie coraz więcej słońca, dzień jest dużo dłuższy, powietrze zaczyna pachnieć deszczem, odzywają się pierwsze ptaki, nasze rośliny w domach rozpoczynają już wzrost, także moje serce naprawdę się bardzo raduje. Mam nadzieję, że u Was jest podobnie, a jeśli jeszcze tego nie poczuliście, to może dzisiejszy konkurs Was trochę też uruchomi. Dzisiaj z okazji walentynek dwie super wiadomości. Po pierwsze, Hoya Keri Variegata i to nie listeczek, tylko porządny kawał sadzonki pojawi się dzisiaj o 19 na stronie. Można upolować. Wzięłam, słuchajcie, wszystko co było, także mam nadzieję, że się załapiecie, ale oczywiście tutaj pośpiech jest wskazany, bo to jest roślina, której zawsze jest mało i ona się rzadko pojawia, więc polecam z całego serca. A konkurs jest taki, że musicie napisać poemat miłosny, taki z uczuciem, naprawdę taki miłosny, nabrzmiały podziwem, oddaniem, miłością na temat wybranej przez siebie rośliny. Czekamy na Wasze, no nie chcę powiedzieć wypociny, na Wasze piękne poematy do poniedziałku, do 21:00 tutaj w komentarzach pod filmem na YouTubie i co nas najbardziej przekona, najpiękniejszy poemat dostanie od nas tę oto Hoya Variegatę Keri, a ja oczywiście zapraszam Was już w rajd po magazynie, dzisiaj na przykład Alokazja Hilo też, dzisiaj Tajka, także mamy co oglądać, słuchajcie, zapraszam. Zaczynamy, kochani. Na dobry początek przepiękny fikus Moonshine. Zobaczcie, jaką ma prześliczną wariegację. Piękne są te jaśniutkie liście z zielonymi ciapkami. Bardzo ładny. Taki fikusik się do Was uśmiecha. No nie jest to tania roślina, ale jest to roślina naprawdę kolekcjonerska, rzadka i piękna, więc zachęcam. Ok, a teraz będzie troszkę maluszków. Zaczynamy sobie od fitonii. Jeżeli chodzi o ich pielęgnację, to lubią mieć stale wilgotne podłoże i też wilgotność dużą w powietrzu, więc na pewno jakiś nawilżacz się przyda. Podłoże może być uniwersalne z perlitem i podlewacie w ten sposób, żeby zarówno nie były zalane, żeby tam nie było bagna, ale też żeby podłoże nie wysychało, bo bardzo tego nie lubią. Także stale taką wilgotność stałą staracie się utrzymywać. Można się pokusić o umieszczenie ich w słoiku, bo bardzo to lubią. A dalej mamy sobie syngonia. Syngonia dobrze się czują na stanowiskach jasnych z rozproszonym światłem. Bardzo szybko rosną, mogą być sobie zarówno w podłożu uniwersalnym z perlitem, jak i w takiej mieszance bigosowej. No a dziś mamy dla Was dwie odmiany, gigantyczne mango allusion, tak naprawdę zobaczcie jaki krzaczor pięknie rozrośnięty na wieszaku, taki bardzo duży już okaz i takie piękne syngonium ice frost, też duże. Ładne o sercowatych liściach z takim właśnie jakby frostem. Następnie Cissus Verum Vine o bardzo drobniutkich, cienkich liściach, które wskazują na to, że lubią być dość mocno podlewane. Tutaj też staracie się utrzymać stałą wilgotność zarówno powietrza, jak i gleby. Też nie lubią wysychać i lubią stanowisko jasne i ciepłe. Rosną bardzo dobrze i bardzo szybko. Tutaj widać już takie słodkie, małe przyrosty. Widać, że też już ruszyły i się obudziły.
Hibiskus variegata. On będzie kwitł na czerwono, tak jak jest tutaj na etykiecie. No i widziałam już zdjęcia, wrzucaliście na naszej grupie. Mamy grupę Jungle Boogie na Facebooku, w ogóle przy okazji możecie dołączyć. Tam sporo różnych porad możecie otrzymać, które właściwie zazwyczaj sobie sami nawzajem udzielacie. Fajnie się tam społeczność rozrasta, więc jeżeli jeszcze nie dołączyliście, to zapraszam. No i tam właśnie kiedyś kilku klientów już wrzucało zdjęcia, jak im pięknie kwitnie, także mamy potwierdzone to nie tylko na etykiecie. No i słuchajcie, powraca dzisiaj nasza piękność sprzed tygodnia, Nephrolepis variegata, jest przepiękny, bo wariegacja jest nie dość, że na całych liściach niektórych, które mają taki piękny neonowy, limonkowy kolor, to jeszcze jest taka częściowa na listeczkach, więc niektóre listeczki mają paski z wariegacją. Wygląda, nie wiem na ile wiernie kamera to odda, ale naprawdę na żywo wygląda bosko, jest przepiękna. Jak na roślinę z wariegacją, to nie jest wcale droga, więc bardzo ją Wam polecam, naprawdę cieszy oko, wyjątkowo. Teraz będą begonie. I dzisiaj mamy tak, bardzo ładne, duże, dorodne begonie makulaty. To są te z tymi pięknymi, dużymi, białymi kropkami. Begonie to po polsku ukośnice i myślę, że to widać tutaj bardzo, że właśnie te ich nazwa bierze się stąd, że ich liście są niesymetryczne. Są inne z jednej strony, inne z drugiej, właśnie tak jakby były trochę ścięte. No i zobaczcie, jaka piękna. Oprócz tego mamy jeszcze odmianę Royal Velour. Taką właśnie welurową, czarną, jakby atłasową i odmianę, która jest z pewnych względów mi szczególnie bliska, Inca Flame. Pięknie się błyszczy, naprawdę bardzo, bardzo połyskliwe liście i przepiękny odcień. Jeżeli chodzi o pielęgnację begonii, lubią stanowisko jasne z rozproszonym światłem i bardzo lubią wysoką wilgotność powietrza, więc tutaj zdecydowanie bez nawilżacza, jeżeli macie suche mieszkanie, to będzie ciężko. Ta wilgotność musi być, inaczej będą im zasychać brzegi. Jeżeli chodzi o podlewanie, to najlepiej od dołu, najlepiej, żeby były w takiej ziemi z dużą domieszką perlitu, dość przypuszczalną, dość przypuszczalnej i bardzo nie lubią moczenia liści, więc na to uważajcie, nie zraszamy ich i dość sporo piją, także nastawcie się na to, że owszem, podlewamy dopiero jak przeschną, ale będą przesychać trochę szybciej niż inne rośliny, bo mają dość spory apetyt na wodę. Aglaonemy. Wspominałam Wam już niejednokrotnie, że to są naprawdę wdzięczne rośliny domowe, bo są proste w pielęgnacji, niewymagające, bardzo mało chorują. Zarówno choroby grzybowe raczej się ich nie imają, jak i szkodniki. Naprawdę zazwyczaj żadnych problemów nie sprawiają i ładnie sobie radzą. No i fajne jest też to, że dają radę w takich naprawdę ciemnych zakątkach. Także to jest bardzo dobra roślina właśnie w takie ciemniejsze miejsca. I zupełnie niekłopotliwa. Przesadzamy ją w podłoże uniwersalne z perlitem i podlewamy dopiero jak wyschnie zupełnie na wiór. I to jest ważne. No i nie dawajcie jej na bezpośrednie słońce, bo poparzy jej liście. No i tyle właściwie i możecie już o niej zapomnieć. Uważajcie też tylko na zwierzaki, bo jest trująca. No i mamy dzisiaj takie piękne odmiany zieleń z zielenią. Zobaczcie, tą mam w domu, Gemini, bardzo Wam polecam. Bardzo szybko się rozrasta i ładnie. No i odmiana taka bardziej w różu i czerwieni, King of Siam. I jeszcze jest Madagaskar z białymi łodyżkami i zielonymi liśćmi. I tą też mam w domu i też no, zupełnie nic się z nią nigdy złego nie działo. Bardzo ładnie rośnie. Jestem zadowolona i myślę, że Wy też będziecie. Fikus Abidjan. Jeżeli chodzi o pielęgnację fikusów, fikusy lubią jasne stanowiska ze sporą ilością światła. To nie może być takie bardzo mocne słońce palące, ale generalnie dość sporo tego światła potrzebują. Podłoże może być uniwersalne z perlitem i podlewamy je dopiero jak naprawdę mocno wyschną. One nie znoszą stać w takiej mokrej ziemi. Zresztą większość roślin tego nie lubi, ale fikusy są na to szczególnie wrażliwe. Nie lubią też przeciągów i temperatury poniżej 16 stopni, więc na to uważajcie. Raczej to są rośliny, które lubią taką stałą,
ciepłą, jasną ekspozycję. No i to właśnie odmiana Abidżan, która ma prawie czarne liście. Jak wychodzą nowe wierzchołki wzrostu, to są intensywnie czerwone. No dobra, i jesteśmy teraz przy ekipie filodendronowej, czyli tak jak zawsze wrzucamy do tego worka wszystkie monstery, taumatofyla, filodendrony i sobie je razem omówimy. Na początek mamy, jeżeli chodzi o pielęgnację, stanowisko dość jasne albo takie półcieniste, też dadzą radę, na pewno nie pełne słońce. Wilgotność oczywiście, no im wyżej, tym będzie lepiej, tak? Ale jak będzie troszkę mniej, to nie powinna się pogniewać. Unikamy mocnego światła, no i kluczowa sprawa tutaj jest, i to bez dwóch zdań, bezdyskusyjna, no to jest podłoże. Podłoże wymieszane w dużej części z chipsami kokosowymi, korą, wermikulitem, keramzytem, żeby było takie przepuszczalne mocno, ale też właśnie z materią drewnianą, tak? To jest ważne. Do pnącz możecie podejść troszkę bardziej tak dowolnie, one w podłożu uniwersalnym z perlitem też sobie dadzą radę, ale takie roślinki jak monstery czy właśnie filodendrony, no to tutaj bym nie radziłabym, raczej tego bigosu się trzymajmy. No i teraz po kolei, na początek taumatofyllum bipinnatifidum. Zobaczcie, ma gigantyczne liście, pięknie powcinane, tu już widać taki duży. No i pamiętajcie też, to Wam powtarzam, ale dlatego to robię, że to Was często niepokoi, że takie drobne zmiany na liściach, plamki brązowe, to nie są żadne ślady po szkodnikach, żadne grzyby, nic takiego, tylko to są gruczoły tej rośliny, nazywają się miodniki i wytwarzają słodki nektar zachęcający pożyteczne owady do współpracy, także to w pełni normalne. O, zobaczcie, tu jest nowy liść. Widzicie, że jest dużo jaśniejszy, taki świeżo zielony. On z czasem jeszcze urośnie i zciemnieje troszeczkę. Bardzo ładna jest ta roślina, jest duża, fajnie się rozrasta i duże okazy tworzą taki pień u nasady, zdrewniały. No i jeszcze z dużych okazów to jest filodendron hastatum o srebrnych liściach w takiej niebieskawej, chłodnej tonacji. Też duży i on bardzo szybko rośnie. Także tu się nastawcie na potężny wzrost. Kilka sadzonek, więc taka gęsta dosyć roślina z drewnianą podpórką. Możecie ją zostawić, a możecie wymienić na palik. Jak najbardziej. Następnie mamy właśnie monsterki Monkey Mask. Wdzięczne zawsze, z pięknymi dziurami, bardzo dekoracyjnie. Bardzo szybko rosną i bujnie. I właśnie o ile jest ta ziemia prawidłowa, to nie sprawiają kłopotów. W lecie, jak są duże upały i wietrzycie pomieszczenia, to sprawdzałabym od wciornastków, bo mogą się pojawić, ale generalnie ładnie sobie rosną i tak naprawdę to jest roślina o intensywnym tempie wzrostu. Okej, jeszcze Wam pokażę, tutaj mamy birkiny w takim ładnym rozmiarze. Zobaczcie, gęste, krępe sadzonki, ładne. Dość jasno wybarwione. Tu na przykład taki liść prawie całkiem biały. Fajną mają tą wariegację. I tutaj jeszcze też birkinki, ale w małym rozmiarze. Więc jeżeli lubicie maluszki, a przy okazji to Wam polecam, nie wiem czy widzieliście, na naszej stronie pojawiła się zakładka Małe rośliny. Także jeśli lubicie rośliny od małego sobie uprawiać, to możecie tam zerkać, tam właśnie takie malutkie okazy w doniczce, piątce, szóstce znajdziecie. Oczywiście one mają dużo mniejsze ceny niż większe rośliny, więc można tam się jak najbardziej zaopatrzyć i patrzeć, jak od małego sobie roślinki wzrastają. No i teraz będą pnącza, pnącza, pnącza. Więc po kolei mamy filodendrona Mikansa, welwetowe, ciemne, karmelowe liście, przepiękne, też ładnie, szybko rośnie. Skandens o liściach zielonych. Sam raz na walentynki, zielone wielkie serca. Następnie Golden Potos, to jest już epipremnum, ale spokojnie można w podobny sposób je uprawiać. No i to jest ta odmiana właśnie taka neonowa o takich jasnych liściach. Od razu Wam pokażę Skandensa Lemon Lime. Możecie sobie porównać, jak to wygląda. Kolorystycznie bardzo zbliżone, trochę inny kształt liści, bo Skandens ma liście sercowate, trochę cieńsze i zdecydowanie cieńsze pędy, zwłaszcza za młodu. A Epipremnum, no to już liście takie trochę bardziej strzałkowate, wydłużone i pędy od razu są grubaśne. Także tak, czasem mnie pytacie, który łatwiejszy.
Dla mnie zdecydowanie Golden Potos, bo to jest zawodnik, który po prostu nigdy się z nim nic złego nie dzieje, bardzo szybko rośnie i też w ciemniejszych miejscach sobie dobrze radzi. No tu musicie uważać na przelewanie i też nie lubi chłodu. Ja mam swoje trzy okazy z kandensów, właśnie Brazil, Lemon Lime i zwykły zielony w łazience i tam w zimą zawsze wietrzymy po prysznicu i one niestety widać to, że latem rosną pięknie, pięknie, tam narosną, a zimą niestety duża część liści robi się żółta, odpada, pędy się robią takie właśnie cienkie i też tak jakby przemoczone wyglądają i też odpadają i zawsze po zimie wyglądają bardzo biednie, a to właśnie z uwagi na te zimne podmuchy. Także na to uważajcie, no ja się z tym liczę, nie mam wyboru, chcę mieć tam rośliny, no a tam wietrzymy zawsze, więc jest jak jest, ale jeżeli macie możliwość, no to na to uważajcie, one tego nie lubią. Jeszcze mamy odmianę Silvery N, zobaczcie jak bardzo mocno srebrzysta tym razem, dużo liści takich praktycznie całkiem srebrnych, jednolicie, bez ciapek nawet. I odmiana Trebi o liściach trochę ciemniejszych i bardziej właśnie nakrapianych, trochę większych. Mamy też dzisiaj jeszcze Brazile. To też są filodendrony, takie jak Scandens, tylko właśnie z żółtym brazylijskim paseczkiem po środku. I jeszcze odmiana Argyraus, podobna do Silvery N i Trebi, bo to też jest Scindapsus, ale taka trochę bardziej zielona w ciapki z kolei. Więcej tej zieleni tutaj jest dominującej. I jeszcze dwa filodendrony już nie pnące, ale też piękne. Malai Gold, lemonkowy, w pięknym kolorze, takim właśnie jak Potos, jak Lemon Lime. Bardzo ładny, też szybko rośnie. I Red Sun, ale tym razem taki większy okaz, więc jak lubicie bardziej rozrośnięte, to dzisiaj, tydzień temu były maluchy, a dzisiaj są takie duże rośliny już. No i kochani, gwiazda dzisiejszego odcinka, oczywiście niepodzielnie tutaj królująca Monstera Thai Constellation. Zobaczcie, jak pięknie wybarwiona. Gigantyczne liście z dziurami na zewnątrz, w środku, do wyboru. Pięknie powcinana, bardzo ładna. No, tak Wam tylko zostawiam Was z tą informacją. Rzadko tajki teraz można upolować, także nie wiem, kiedy ta okazja się powtórzy. A jest naprawdę przepiękna. Dwie duże, piękne Diefenbachie, Mars i Tropic Snow. Pamiętajcie, że Diefenbachie są mocno trujące, więc uwaga na dzieci, uwaga na zwierzaki. A jeśli chodzi o pielęgnację, podłoże uniwersalne z perlitem. Stanowisko naprawdę może być mocno cieniste, może być też oczywiście jasne, z rozproszonym światłem, na pewno nie pełne słońce. No i dajemy im naprawdę mocno wyschnąć przed kolejnym podlaniem, bo mają dużą tendencję do gnicia łodyg i korzeni, więc na to uważajcie, naprawdę muszą mocno, mocno przesychać. No i właściwie tyle. Jak tego się będziecie trzymać, to raczej nie powinno się nic dziać. Aczkolwiek trzeba co jakiś czas robić przegląd i sprawdzać, bo mogą być atakowane zarówno przez wełnowce, jak i przez sprzędziorki czy wciornastki. Więc tu co jakiś czas trzeba koniecznie sprawdzić, jak zresztą wszystkie rośliny. Pamiętajcie, że jak macie powyżej 10 roślin w domu, to na pewno będziecie mieć wcześniej czy później insekty, to jest nieuniknione. Areki w dwóch rozmiarach, czyli piękne palmy, które ładnie sobie w domu radzą. Lubią mieć dość głęboką doniczkę, bo mają palowe korzenie, takie właśnie dość pokaźne, długie. Lubią jasne stanowiska z dużą ilością światła, naprawdę tego światła musi być sporo. Lubią wysoką wilgotność. Można zraszać, jeśli lubicie zraszanie. Podłoże albo jakieś tam do palm z perlitem, albo uniwersalne z perlitem. Podlewamy dość obficie, ale dopiero gdy bardzo mocno przeschną. Lubią właśnie mieć tak na przemian. Raz sucho, raz trochę więcej tej wody w podłożu. No i słuchajcie, jeszcze mamy troszkę paproci. Już był przedsmak, bo Wam pokazywałam tą wariegatę na początku, bo się nie mogłam opanować. A tu jeszcze jest przepiękny Dryopteris.
Takiego mam już też w domu i powiem Wam, że póki co bardzo ładnie żyje, nie przyschnął mu ani jeden kawałeczek listka, wygląda pięknie, podlewam, pilnuję, chodzę, co drugi dzień sprawdzam, także na razie mi idzie dobrze, więc polecam Wam też, bo ta paproć jest naprawdę przepiękna. Zobaczcie, ma piękny pokrój, ma piękny rysunek liści, piękny kolor, jest duża, ładna, rozłożysta, naprawdę wygląda super. Polecam Wam ze szczerego serca, bo mi się super naprawdę spodobała i jeszcze mamy dzisiaj ją w... dojdziemy do tego. Chyba w trzech rozmiarach, jeszcze w doniczce 12 i w 8, jeśli dobrze pamiętam. A tutaj jeszcze też po raz już kolejny Nephrolepis Green Lady. To jest też ta, też już ją mam. Też polecam, bo to jest ta piękna, gęsta, taka bujna paprotka. No ma naprawdę bardzo dużo liści i fajne mi się podoba w niej to, że młode liście są jaśniejsze, więc ten kolor jest taki jakby malowany, niejednorodny. Bardzo fajnie to wygląda. Jeszcze jedna palma mi się ukryła, Hamadora, zobaczcie, też taka ładna, już duża, rozrośnięta. Ona też sobie ładnie w domu radzi, pielęgnacja, tak jak u areki, bardzo podobnie. Tu nie jest ciekawe to, że młode liście wychodzą jaśniejsze też i dopiero z czasem ciemnieją. No i też w domu jak najbardziej sobie fajnie poradzi. Dobra, teraz trochę bardziej będzie słonecznie. Malutkie bananki. Bananki możecie śmiało na pełne słońce. One są wytrzymałe, lubią tego słońca dużo, lubią też dużo wody, więc nie szczędźcie im ani jednego, ani drugiego. Bardzo szybko rosną, także możecie śmiało się pokusić o maluchy. Jakie śmieszne mają etykietki i na pewno wkrótce będą dużo, dużo większe. No i też mamy strelicję. Zobaczcie, to jest odmiana biała Nikolaj, też w takich niewielkich doniczkach. Strelicje też rosną szybko i rosną duże, więc możecie też zacząć od malucha. Może być podłoże uniwersalne z perlitem, spokojnie dadzą sobie radę. Dość sporo podlewamy i dużo słońca. No i tyle. I naprawdę szybko rosną. No dobra, a my jeszcze jesteśmy w tym klimacie takim jurajskim, leśnym i mamy sobie przeróżne asplenia. Zobaczcie, Wam tutaj różnych przedstawicieli zbiorczo pokażę. Hurricane Chrissy, Crispy Wave, przepiękne zielone liście w takim bardzo intensywnym, trawiastym odcieniu. Naprawdę prześliczne. I Wasz ukochany krokodylus w dwóch rozmiarach, trochę mniejszy i trochę większy, ale w obu rozmiarach przepiękny, no i bardzo wyraźny ten właśnie krokodyli wzorek. Bardzo ładna roślina. Też mnie już zaczyna kusić powoli. To tak słuchajcie, jest jak się opatrzę z tymi roślinami co tydzień, to w końcu coś nawet, co mnie na początku nie do końca kręciło, to potem też się chce. No i chumatka. Myślę, że znacie. Przepiękny kolor, taki ciemnozielony, ładne, delikatne liście o takim misternym rysunku i przepiękne, ozdobne kłącza, po angielsku króliczą nóżką nazywane. No, bardzo fajna paprotka. Też mam w domu tą taką większą, pokazywałam Wam przy paprotkowym challenge'u i też ładnie rośnie. Na razie tfu, odpukuję, słuchajcie, ale no bałam się trochę też tych paprotek, bo to też jest taki mój osobisty debiut, ale odpukać na razie idzie ładnie. No i tak jak Wam powiedziałam, właśnie jeszcze mamy, dobrze pamiętałam, Dryopterisy w dwóch mniejszych rozmiarach. Tutaj jest 8 i 12. Także możecie dzisiaj wybierać w trzech rozmiarach do wyboru. Oczywiście no polecam Wam najbardziej te duże, no bo są przepiękne, ale weźcie pod uwagę, że są naprawdę rozłożyste. Więc jeżeli macie mniej miejsca, no to może ten mniejszy byłby tutaj jednak nie najgorszym pomysłem. A jeszcze z nami jest z paproci Asplenium Parvati. O, widzę, że taki naprawdę, to jest doniczka 12, ale spory okaz się trafił. To też jest bardzo ładna paproć i też jest taka z tych cierpliwszych.
więc też by się nadawała na początek. Jak ktoś jeszcze się nie przyłączył, to jeszcze może się przyłączyć. Przypomnę, że trwa nasz challenge Paprotka, który polega na tym, że obiecaliśmy sobie w tym roku nie ubić paprotki, nie zasuszyć. No i próbujemy, słuchajcie, będziemy się starać jakiś czas i na Facebooku, i może tutaj na YouTubie, i na Instagramie jakieś różne konkursy robić z tym związane i dawać sobie znać nawzajem, jak tam nam idzie. No i oczywiście w grudniu będziemy patrzeć docelowo, co tam nam z tego wyszło, ale zachęcam, przyłączcie się. I mam jeszcze jedną taką paproć nowość w naszej ofercie, odmiana Emina. Zobaczcie, jaka śmieszna, taka, tutaj stwierdziliśmy, że trochę jak jarmuż. Taka no bardzo ciekawa, przyjemna w dotyku i taka właśnie bardzo poskręcana, takie ma te liście takie gęste, śmieszna jest. Bardzo oryginalne. Jak lubicie takie ciekawe rośliny, które są nietypowe, zwracają uwagę i nie są takie no, oczywiste, no to myślę, że to jest dobry faworyt. A ja mam jeszcze maluszki. Mamy jeszcze odmianę Daffy. Zobaczcie, o takich drobniutkich listkach, bardziej okrągłych. Ją też jeszcze mamy w dużym rozmiarze. Też Wam polecam, bo jest bardzo fajna ta paprotka. Naprawdę taka ładna. I mamy jeszcze odmianę Blond. Ona też już była ostatnio i powraca. Tu jest ta neonowa paproć w takim bardzo jasnym limonkowym kolorze, co by pewnie pasował do potosów, do lemon lime'ów albo może do wariegaty. I jeszcze malutkie Asprenium Crispy Wave. Też można się pokusić, jeżeli lubicie od małego. To właśnie, o, zakładka małe rośliny. Ponownie Wam polecam, koniecznie wpadnijcie tam obczaić, co tam dla Was ciekawego jeszcze mamy. Alokazja longiloba, bardzo ładna alokazja o takich wydłużonych mocno liściach, dość wąskich, w kolorze ciemnej zieleni, gładkich. Zobaczcie, jaka ładna, dość ciemne też łodygi. Jeżeli chodzi o uprawę alokazji, to zdecydowanie lepiej jest w bigosie. Stanowisko jasne, sporo słońca lubi. Podlewamy jak przeschnie, no i trzeba patrzeć, kiedy przeschnie, bo czasami wysycha szybciej, czasami wolniej, w zależności oczywiście od pory roku, ale też od tego, czy aktualnie wypuszcza nowy liść, czy nie. Mamy też oprócz longiloby przepiękną alokazję Hilo. Zobaczcie. Hilo Beauty. Prześliczne, ma liście takie dość cienkie. Bardzo ładnie ubarwione. Zresztą chyba widać. Myślę, że tu nie trzeba zachęcać. O, nowe liście idą. Widać, że wiosna. Rośliny się budzą, słuchajcie, budzą się. Bo może jeszcze kalendarzowo i temperaturowo wiosny nie ma, ale pamiętajmy o tym, że dzień się wydłużył i to już zdecydowanie, no u mnie w domu już też widać, na wszystkich roślinkach. Dobra, teraz mamy całą gamę przeróżnych marant, kalatei, ktenante, to wszystko pielęgnujemy w podobny sposób, a mianowicie podlewamy zawsze wodą odstaną lub przegotowaną, przefiltrowaną, gdyż te rośliny są bardzo wrażliwe na kamień, na wszystkie takie substancje mineralne obecne w wodzie z kranu, więc na to zwracajcie uwagę. Dbamy też o wysoką wilgotność powietrza, one sobie nie poradzą w suchych pomieszczeniach, to nawet nie ma dyskusji, więc tu musicie na to uważać. Stanowisko takie cieniste i półcieniste, to są rośliny, które dużo słońca nie lubią. Mają zresztą w większości bordowe spody, które mają właśnie wychwytywać i zatrzymywać w liściach niewielką ilość światła, która w naturze do nich dociera. No i też kolejnym ich przystosowaniem do niewielkiej ilości światła jest to, że potrafią ruszać liśćmi góra-dół. No, mają takie normalnie coś na kształt torebek stawowych i w zależności właśnie od pory dnia, ilości oświetlenia opuszczają lub podnoszą liście, więc się nie zdziwcie. To jest normalne, że one się będą ruszać. No jeśli chodzi o przedstawicieli, to jest akurat Rufi Barba. Ma przepiękne te liście, takie bardzo, bardzo miękkie. Tutaj jest Kutner, taki super miękki meszek. Bardzo to jest miłe w dotyku. No i taka ładna, krępa, gęsta sadoneczka. Oprócz tego mamy jeszcze Marantę Tricolor w takiej odmianie mniejszej, znaczy nie odmianie, tylko w mniejszej doniczce.
mniejszy wariancik. Jak wolicie właśnie od mniejszych zaczynać, to proszę bardzo. Tu widać, że ona się właśnie już wykłada. Z czasem będzie bardziej zwisająca, a młode okazy, które dopiero tam pierwsze pędy wypuszczają, mają taki pokrój bardziej do góry, ale właśnie z czasem te pędy się wydłużają i łodyga zaczyna się przewieszać. Dalej, z tej samej ekipy mamy też Sylwię, która jest pięknie wybarwiona, bo tutaj i elementy różu, i seledynu, i ciemnej zieleni, no i takie intensywne spody. Bardzo ładna, ciekawie wybarwiona właśnie. Jeżeli jeszcze nie macie, to też polecam. Malutka Varsevici. Varsevici jest przepiękna, bardzo ma taki właśnie ładny kolor, ale też jest taka lekko błyszcząca i też jest przyjemna w dotyku. Na maluchach jeszcze tak tego nie czuć, ale dorosłe okazy są naprawdę wyjątkowo aksamitne. No i też polecam, bo piękność naprawdę jest z niej niezła. Następnie jeszcze Calathea White Fusion. To jest odmiana bardziej kolekcjonerska, trochę droższa, no i też bardzo delikatna w obyciu. Tutaj musicie się nastawić na walkę, to nie jest Calathea, która postawicie ją i sobie będzie rosła. Tu naprawdę ta wilgotność powietrza musi być wysoka. Dobrze, jeżeli macie szklarnię, no to super. Jak nie, no to można próbować, ale no naprawdę tutaj się trzeba postarać. No i też trzeba się liczyć z tym, że początkowo liście, jak będziecie ją mieć jako nowy nabytek, to ona na 100% po transporcie, po podróży będzie miała tendencję do obsychania liści i część liści po prostu zrzuci. Trzeba je będzie przyciąć i dopiero poczekać, aż wypuści nowe, już dopasowane do waszego mieszkania, w sensie do nowych warunków. Także no to jest dość niełatwa w uprawie roślina, ale jest naprawdę piękna, wygląda jak namalowana. Także polecam, warto się pokusić. Jak lubicie się mierzyć z trudnymi wyzwaniami, to jest naprawdę księżniczka dla was. A tu mamy drugi biegun, czyli chyba najłatwiejsza w uprawie Calathea, najmniej wymagająca. Beauty Star, przepiękne zielone liście z różowymi paseczkami i jaśniejszymi takimi przebarwieniami. No i tak jak wspomniałam, dosyć łatwa w uprawie. Także polecam na początek, jak zaczynacie z Calatheami, to od tej będzie wam dobrze zacząć. I jeszcze jeden z tej ekipy, Ctenanthe Setosa. Zobaczcie, jak jest pięknie wybarwiony. To są takie typowo, no takie srebrzysto-niebiesko-miętowe liście. Ten właśnie kolor, taki chłodny. I ma bardzo delikatne, cienkie, ciemnozielone ubarwienie. Ciemne łodygi i purpurowe spody. Dość oryginalna roślina, ciekawie wybarwiona. Ciekawy ma też pokrój, no jest bardzo duża, więc jak już chcecie dużą, no to jest już taki naprawdę rozrośnięty okaz. I zobaczcie, jeszcze wam pokażę, jak fajnie kwitnie. Takie ma te kwiatki tutaj nietypowe. Jaśmin. Drobniutkie pnącze o bardzo ładnym rysunku liści. One są naprawdę przepiękne i bardzo, bardzo obficie kwitnący, a kwiatki z kolei mają super intensywny, piękny zapach, ale taki naprawdę intensywny, więc może przy wezgłowie łóżka być za mocny. Gdzieś tam w jakieś trochę dalsze miejsce go proponuję postawić. No i co? Lubi stanowisko jasne, ale chłodne, więc to może być troszkę zimą problematyczne, trzeba pokombinować tak, żeby właśnie mu było dość chłodno. Podłoże uniwersalne z perlitem. Jak najszybciej przesadzamy, bo on wyjątkowo kiepsko znosi to podłoże produkcyjne. No, ale naprawdę bardzo jest uroczy, bardzo lubię kształt jego liści, super mi się podoba zawsze. No i słuchajcie, skrzydło kwiaty. To są rośliny tolerancyjne, dodatkowo mają silne właściwości oczyszczające powietrze, dobrze sobie radzą w naszych mieszkaniach, tolerują, jeżeli troszeczkę je zasuszycie, tolerują, jeżeli troszeczkę je przelejecie, także polecam na początek. No i tutaj mamy taką ładną, gęstą sadzonkę, fajnie kwitnącą. No jak to skrzydło kwiat na biało. I przepiękny, jak zawsze, gigantyczny skrzydłokwiat Sensation. No, dzisiaj jest naprawdę o wyjątkowo wielkich liściach. Takiego dużego to ja jeszcze nie widziałam.
zobaczcie, po prostu wielkości mojego tułowia. Przepiękny ma, ciemnozielony taki kolor. Liście są dość grube i naprawdę to jest roślina, która robi świetne wrażenie. Widać ją z daleka i myślę, że naprawdę wystarczy nawet jedna, żeby pomieszczeniu nadać taki właśnie bardzo roślinny, dżunglowy klimat. Więc jak zwykle super Wam je polecam, bo naprawdę to jest roślina, która robi robotę. Nie wiem na ile w obiektywie, czy też się prezentuje równie dobrze, ale na żywo to tutaj naprawdę no, ciężko przejść obojętnie. Jeszcze nie wiem jak się to stało, ale kilka epipremnów mi się tutaj zaplątało, więc wracam jeszcze raz z epipremnami. Mamy jeszcze Happy Leafa, odmianę o takich bardziej okrągłych liściach z mocną, białą, piękną wariegacją. Odmianę Global Green, która jest z nami od niedawna, nowy kultywar w handlu, prześliczny, wariegacja zielona na ciemnozielonym tle, bardzo, bardzo ładna. Klasyczna propozycja od wielu lat, czyli epipremnum złociste. Polecam na ciemne zakątki, na trudne miejsca, bo radzi sobie znakomicie i jest nie do zdarcia. I jeszcze odmiana High Color, która jest ewidentnie ze złocistym spokrewniona, ale jest dużo jaśniejsza, ma dużo bardziej intensywną wariegację. Taką naprawdę trochę kremową, trochę neonową. Przepiękne te kolory są, ładnie w siebie przechodzą. To też jest nowość. Też już mam dwa w domu. Zobaczcie, dla porównania widać, że to nie jest ta sama roślina, ale na pewno można zestawić je koło siebie, bo wyglądają razem doskonale. Dobra, i przechodzimy do Hoi. Słuchajcie, dzisiejsza nasza walentynkowa gwiazda wieczoru, Hoya Keri Variegata. To jest roślina przepiękna, Hoya o bardzo grubych, mocno sukulentnych liściach, twardych. Łodygę też ma niesamowicie twardą, grubą. No i tutaj jest odmiana Variegata, czyli właśnie liście są zielone z taką żółtą obwódką. Przepiękna roślina, która bardzo rzadko się w handlu pojawia, więc polecam się zaopatrzyć. No jeszcze jest okazja, bo są walentynki, więc jak najbardziej w temacie. Tutaj pamiętajcie, że to jest ten sposób uprawy, gdzie producent sprzedaje po prostu ukorzeniony fragment pędu. Zobaczcie, że pęd jest na górze przycięty, tutaj też jest przycięty, to nie my cięliśmy, tak po prostu te hoje są produkowane. No jak duża część roślin, właśnie z takiego fragmentu zdrewniałego, starszego pędu, tak? I on sobie tutaj z któregoś oczka wypuści nowy pęd i będzie ładnie rósł. Ja mam hoję zwykłą, nie wariegatę, to powiem Wam, że dość szybko rośnie. No i teraz, jeżeli chodzi o pielęgnację, hoje lubią stanowiska jasne, z dużą ilością rozproszonego światła. Możecie się pokusić też o światło bezpośrednie, no może nie takie super palące słońce cały dzień, ale jakąś tam ilość światła takiego bezpośredniego też zniesie. Podłoże do epifitów, do storczyków, do kaktusów też jest ok. I podlewamy naprawdę z rzadka, jak ziemia już zupełnie wyschnie, zwłaszcza zimą, niech to będzie jeszcze rzadziej. I podlewamy zawsze malutkim strumykiem równomiernie po całej powierzchni i to, co ewentualnie wyleci dołem, zawsze odlewamy. I w ten sposób większość hoi, a dziś mamy jeszcze oprócz Keri Variegaty, to jeszcze Waszą ulubioną Australis Lisę, która charakteryzuje się tym, że młode pędy są przepięknie różowe, bardzo tak ładnie wybarwione, a starsze liście też są piękne, bo mają właśnie zieloną, z zielonym grę tutaj plamek we wszystkich kształtach, kolorach. Także Lisa też Wam bardzo polecam. No chyba nie muszę zresztą, bo to był nasz bestseller w 2021 roku, więc tylko po prostu donoszę, że znów się pojawiła. I jeszcze mamy Hoję Eskimo, którą też bardzo lubicie. To jest odmiana z kolei o liściach srebrzystych z takimi plamkami zieleni ciemnej. No i widzę, że ładne, gęste sadzonki są, w dobrej kondycji, fajne, z dużą ilością też korzeni powietrznych. Także polecam, jak jeszcze nie macie. A my pozostajemy jeszcze trochę w temacie sukulentów, ale już idziemy sobie w takie trochę większe, grubsze okazy. I mamy oczywiście Sansevierię.
Mamy dziś dla Was Sansevierię Moonshine w dwóch rozmiarach, mniejszą i większą. Także w zależności od tego, ile macie miejsca, jaki budżet, to można wybierać. A oprócz tego odmianę o wręcz przeciwną do Moonshine, czyli bardzo ciemną, to jest odmiana Black Diamond. Bardzo ciemne liście, prawie czarne, z lekką żółtą obwódką. I też w ciemnym kolorze utrzymana odmiana Black Honey. Ona jest taka właśnie rozetowa, ale właśnie ten kultywar jest taki bardzo ciemny. I jeszcze mamy, ostatnio dużo osób nas o nie pytało, więc powróciły, zamówiłam Sansevierię masoniane. Tak jak my to mówimy pół żartem, łopata, faktycznie w takim właśnie kształcie, bardzo duże, grube liście. Oczywiście będzie ich z czasem więcej, ale zazwyczaj właśnie tak jednoliścienne sadzonki pojawiają się w sprzedaży. I troszeczkę, może pół sukulent powiedziałabym, nie tak całkiem, ale też raczej z ekipy nie przepadającej za wodą. To jest Peperomia prostrata, która ma właśnie taki przepiękny rysunek przypominający skorupę żółwia. No i dzisiaj się trafiła też rzadka okazja, bo zazwyczaj ona jest w takich malutkich doniczkach, szóstkach sprzedawana, taką też mamy, ale dzisiaj trafiła się w nawieszaczku, taki naprawdę duży okaz. Nie będę jej teraz rozplątywać, męczyć, ale no taka naprawdę spora. No i tutaj wyraźnie widać, że to jest roślina, która jak jest na podłożu, to się położy, a jak jest poza podłożem, to się przewiesza, więc jak najbardziej wieszaczek, makrama, półeczka, co tam macie, to tutaj się sprawdzi. Dyshidia pangolinkisis, bardzo ciekawa roślina, składająca się z takich właśnie zrośniętych ze sobą jakby małych no kuleczek, tak to wygląda, i też widać, że już rośnie, że nowe przyrosty tutaj są. Bardzo ciekawa roślina, no myślę, że ciężko tutaj przejść obojętnie, także polecam Wam, jeżeli lubicie osobliwości, to naprawdę ta jest bardzo osobliwa, ale bardzo osobliwa na plus. Peperomia rocca scuro, bardzo ładnie rosnąca, taka też właśnie o pędach zwisających, liściach bardzo sukulentnych i grubych. Zdecydowanie nie polecam jej moczyć. Ja ją podlewam, bo mam taką też, podlewam zawsze od dołu. Niedużo, bo to peperomia i na pewno warto ją przesadzić w podłoże do sukulentów albo w takie bardzo właśnie jakieś rozróżnione wermikulitem czy piaskiem. I jeszcze piękne takie epifity, dwa Wam pokażę sukulentne, Epiphyllum anguliger i Ripsalis horrida. Oba pielęgnujemy podobnie, najlepiej przesadzić je w podłoże do kaktusów albo w podłoże do epifitów i podlewać je jak naprawdę przeschną i po tym przeschnięciu jeszcze chwilę odczekać i podlewamy zdecydowanie niewielką ilością wody, bo są to rośliny przystosowane do tego, że ich korzenie szybko wysychają, nawet jak spadnie ulewny deszcz, bo wspinają się po pniach drzew. Znaczy może nie tyle wspinają się, co tam po prostu jakby się montują, tak, na gałęziach i tam sobie żyją. I w związku z tym nie lubią właśnie, jak gromadzi im się duża ilość wody w obrębie bryły korzeniowej, reagują na to gniciem, więc bardzo na to uważajcie. A poza tym są to piękne rośliny, szybko i ładnie rosnące. Możecie je za to zraszać, słuchajcie, one całkiem to lubią. I jeszcze jedna roślina, też pielęgnujemy ją w ten sposób. Eschinanthus marmoratus. Zobaczcie, taki piękny, naprawdę tutaj jest masa tej zieleni. Bardzo, bardzo duża taka okazała już roślina. Także na wierzchu ma wzorek taki zielonkawy, od spodu bordowy. I właśnie z marmurem można sobie skojarzyć. Przepiękny, też mam w domu ładnie, nie mam takiego aż dużego niestety, ale też ładnie rośnie, ładnie sobie radzi. No i jeszcze jeden z moich ulubionych zawsze zakątków każdej dostawy, czyli wieszaczki na kratce. No i dziś mamy na wieszakach następujących tutaj zawodników. Mamy Humatę Thiermani, tą wielką taką. Zobaczcie, jak tu już te kłącza pięknie pozarastały, można głaskać. Naprawdę duże i okazałe. Mamy też Platycerium bifurcatum, takie trochę właśnie już większe na wieszaku, no nie trochę, no to już takie naprawdę solidne, duże rośliny. Mamy także coś, co się pojawia rzadko, a co no jako fanka
takich właśnie roszpunkowych roślin, to bardzo lubię i to jest Ripsalis trigona. Okaz o takich właśnie spłaszczonych pędach, trochę grubszych, bardzo intensywnie zielony. Naprawdę piękny i naprawdę bardzo Wam go polecam. Ładnie, intensywnie rośnie. Nic się z nim nie dzieje. Oczywiście też podłożę do sukulentów lub do epifitów i rzadko podlewamy, ale zobaczcie, jaki piękny. Philodendron Brazil, też właśnie taki piękny okaz. Zobaczcie, jakie ma już grube łodygi. Ja bardzo w nim lubię ten kolor tych łodyg. On jest taki łososiowy, po prostu przepiękny. Do tego Echinanthus rasta, pięknie już tutaj rozpoczyna kwitnienie. Zobaczcie, on zawsze kwitnie bardzo obficie. Więc jak lubicie kwitnące roślinki, to jak najbardziej. No i asparagus sprengeri w takim właśnie już dużym rozmiarze, pięknie się zwieszającym. Właśnie roślina o takim pokroju trochę częściowo wyniosłym, częściowo wykładającym się i zwisającym. Bardzo ładna, intensywnie rosnąca roślinka. Tyle na dziś, kochani. Dla Was przygotowaliśmy. Oczywiście o 19:00 wpadajcie na junglebugi.pl. Tam to wszystko się na stronie pojawi. Zapraszamy, a ja się widzę z Wami na pewno w tygodniu na kolejnym filmiku.